Panie kierownik, co w dniu dzisiejszym tutaj w Bukówce się odbędzie? W dniu dzisiejszym gościmy Radę Seniorów z Wołowa oraz naszą Radę Seniorów z Lubawki. Państwo zostali do Was zaproszeni w celu zorientowania się, zobaczenia, jak funkcjonuje Dzienny Dom Pobytu Senior Plus w Bukówce, a także przede wszystkim zostali zaproszeni w celu integracyjnym. W tej chwili w Dziennym Domu Pobytu Senior Plus mamy 18 osób, jest to 16 pań i 2 panów. Głównym mottem naszego ośrodka jest przede wszystkim wprowadzenie naszych pań, panów do życia w środowisku naszym lokalnym, przez co Państwo bardzo dużo zwiedzają, poznają, integrują się nie tylko z młodzieżą, ale także z innymi osobami. Pierwszy będzie oczywiście poczęstunek, przywitanie, a także krótka prezentacja, no a potem wszystko zależy od tego, jak Państwo będą się chcieli zintegrować. Ja jestem Andrzej Reiser, jestem przewodniczącym Powiatowej Rady Seniorów Powiatu Wołowskiego. Pokażemy na prezentacji, gdzie to jest, jak wygląda powiat, no i co aktualnie robimy. Proszę powiedzieć, czy dużo podróżujecie i zwiedzacie takie domy seniorów? Tak, odwiedzamy domy seniorów, dlatego że w powiecie wołowskim w jednej z gmin mamy już istniejący dom, dzienny dom seniora, który jest aktualnie rozbudowywany. W drugiej gminie Wołów aktualnie jest na wykończeniu. Jeszcze tylko wymaga odbiorów dzienny dom seniora, a w trakcie budowy jest całodobowy dom seniora. A w gminie Brzeg Dolnym trwa projekt, czyli w fazie projektowania jest dzienny dom seniora. No i rozpocznie się wkrótce budowa, bo jest już finansowanie. Dlatego dzienne domy seniorów zwiedzamy, żeby mieć jakieś lepsze pojęcie. My jako Rada Seniorów jesteśmy organem doradczym starostwa i dlatego, że tak powiem, dzisiaj oprócz radnych Rady Seniorów przyjechał z nami burmistrz Brzegu Dolnego, który będzie odpowiedzialny za budowę dziennego domu seniora i kierowniczka GOPS-u, która docelowo będzie jakby zarządzała tym domem seniora. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości do nas z Wołowa. I tak mam zaszczyt przywitać tutaj pana wiceburmistrza Brzegu Dolnego. Witam panią kierownik ośrodka pomocy społecznej, panią Beatę Sokolską. Bardzo serdecznie witam Powiatową Radę Seniorów, która tutaj przybyła do nas, żeby zobaczyć, jak my sobie radzimy. Witam przewodniczącego pana Andrzeja Reisera oraz panią Magdalenę Kaleta, która jest twórczynią Powiatowej Rady Seniorów. A także wszystkich uczestników Rady Seniorów. No i bardzo serdecznie witam naszą Radę Seniorów z Lubawki. Witamy. Czemu my się tak interesujemy? My w sensie tutaj władze samorządowe naszych gmin czy powiatów i my Rada Seniorów. W naszym powiecie, który się składa z 3 gmin, w jednej z gmin jest od paru lat czynny dzienny dom opieki Senior Plus. Zresztą jest to dom na 15 osób. W tej chwili trwa jego rozbudowa na następne 15 osób. W drugiej gminie
jest w tej chwili już wykończony, ale jeszcze nie ma odbioru. Dzienny dom opieki, też na 15 osób. A może się uda w tym roku jeszcze na wiosnę uruchomić, bo jest w końcowej fazie budowy, uruchomić całodobowy dom opieki. W trzeciej z gmin w Brzegu Dolnym jesteśmy na etapie rozpoczęcia projektowania dziennego domu opieki. Dlatego odwiedzamy te różne inne domy, żeby mieć jakiś pogląd i my jako Rada Seniorów jesteśmy organem doradczym samorządów, czyli konkretnie starostwa, i będziemy mogli coś tam podpowiedzieć, coś tam doradzić. Także mamy z sobą, jak mówię, pana burmistrza z gminy Brzeg Dolny, który będzie odpowiedzialny za budowę tego nowego domu. Mamy szefową GOPS-u, innego ośrodka pomocy społecznej, która będzie tym zawiadywać. No i mamy naszych opiekunów, z którymi ciągle współpracujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Artur Michałek, jestem zastępcą burmistrza Brzegu Dolnego. Gmina Brzeg Dolny to jest taka gmina miejsko-wiejska, 16 tysięcy mieszkańców. I tak od jakiegoś czasu, a w ogóle to bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj mogę tutaj być z Wami i zobaczyć z bliska, jak funkcjonuje taki dzienny dom Senior Plus. Mieszkańcy od jakiegoś czasu, a w zasadzie starsi ludzie, zwracali nam uwagę na to, że jest taka potrzeba, żeby utworzyć taki dzienny dom opieki senioralnej. I to się tak wpisuje w taką szerszą może ideę, bo nasze społeczeństwa stoją teraz przed takimi dwoma problemami. Pierwszy to problem z wodą, a drugi problem ze starzeniem się społeczeństwa. Jakby odpowiadając na te wyzwania, uważamy, że trzeba naprawdę teraz mocno zaangażować się w ten problem starzenia się społeczeństwa. Chcemy taki dzienny dom opieki wybudować albo adaptować pomieszczenia. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za to, że możemy tutaj być dzisiaj z Państwem i zobaczyć z bliska, jak to funkcjonuje. Mam tu takie drobne prezenty tu dla Pana Wiceburmistrza, Szefowej Rady. O, dziękuję serdecznie za możliwość. Tak. A i tu jeszcze, no właśnie, także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać. Widzę, że zadowolone miny pensjonariuszy też coś mamy. No jak to mówią, starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Więc tak troszeczkę wychodząc naprzeciw tego wieku senioralnego, który niewątpliwie nas czeka, to też coś robimy dla siebie, prawda? Więc generalnie na pewno wydłuża się czasokres życia i na tej emeryturze no, trzeba coś ze sobą zrobić, tak? Właśnie te domy są odpowiedzią na potrzeby aktywności, potrzeby wsparcia, nierzadko osób samotnych, tak? My prowadzimy w Brzegu Dolnym środowiskowy dom samopomocy dla osób niepełnosprawnych, który w ubiegłym roku obchodził swoje 20-lecie i bardzo prężnie działa też w bardzo dobrej infrastrukturze, ponieważ gmina i władze bardzo dużą wagę przywiązują do podnoszenia jakości życia praktycznie w każdej sferze. Cieszy nas to, że jest tutaj ta tendencja ogólnopolska, bo władze widzę tutaj Lubawki. Jaką macie dużą gminę? 13 tysięcy. No to jest gmina do Brzegu. Ja często przez Lubawkę przejeżdżam do Czeniek na Narty. Jeszcze tak, więc znam troszeczkę Lubawkę. No i cieszę się, że mogłam w tej formie tu przyjechać. Myślę, że dzięki gminie, dzięki panu burmistrzowi mamy dla Państwa takie promocyjne gadżety, a mamy też dla Państwa coś, co wykonały panie. I to będzie taka pamiątka. Pozwolę sobie może tutaj zacząć od Państwa.
Bardzo proszę. Myślę, że będzie to pamiątką dla Państwa. Ja może to kolejny, proszę bardzo. Proszę bardzo, kto nie dostał, proszę się upominać, po prostu. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Od tamtej pory tutaj razem z dziewczynami mamy jeszcze tutaj panią pielęgniarkę, która przychodzi do nas raz w tygodniu, panią psycholog. Prowadzimy ten dzienny do pobytu Senior Plus. Docelowo jest 20 miejsc, w tej chwili mamy 18 osób, dwóch panów, jednego akurat dzisiaj nie ma i 16 pań. Prowadzone są tu zajęcia od 7 do 15, ale nasze panie czy nasi panowie przychodzą w tych godzinach, w których chcą. Panowie uczestnicy z Lubawki są do nas dowożeni specjalnym busem, który przywozi. Miejscowi są tutaj, przychodzą sami, są dowożeni też przez rodziny. I w tych godzinach wszyscy nasi uczestnicy mają zapewnione różnego rodzaju zajęcia. Tak, mamy ciepły posiłek fizyczne, tak bym powiedziała, bo w dniach, kiedy nie ma pana rehabilitanta, panie tutaj prowadzą zajęcia ruchowe, ćwiczenia, gimnastykę, tak? Kiedy jest pan rehabilitant, w tych dniach są prowadzone zajęcia typowo już zgodnie z zaleceniami. Najpierw są to zajęcia grupowe, potem indywidualne. No ale przede wszystkim bardzo dużo panie wykonują tutaj same prac ręcznych, tak? Różnego rodzaju malowidła, rysunki. To wszystko państwo będziecie mieli okazję zobaczyć, bo tym wszystkim jest udekorowany nasz dom, tak? Jak obejrzycie się, to wszystko wkoło, co jest zrobione przez nasze panie i naszych panów. W części następnej, gdzie jest część typowo terapeutyczna, mamy właśnie miejsce, gdzie panie sobie siadają, panowie i robią różnego rodzaju artystyczne dzieła, tutaj są wchodzone naszych pań. Mamy tam też kuchnię, w której są przygotowane różnego rodzaju posiłki, ciasta, te ciasta, które tutaj są wypieczone, część też są przez nasze panie, część dziękujemy Radzie Seniorów, która tutaj nas zaszczyciła słodkościami. Poza tym bardzo dużo nasi uczestnicy zwiedzają, integrują się ze społeczeństwem w ten sposób, że mamy tu różne spotkania zarówno z młodszymi osobami, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi także placówki wsparcia dziennego i dzieci z placówek wsparcia dziennego bardzo często tu przyjeżdżają i na zamianę, tak? My się często bikujemy, robimy różnego rodzaju imprezy okazjonalne, gdzie nasze panie też przekazują wiedzę tym dzieciom, ale także myślę, na jedna z rzeczy, które bardzo lubią nasi uczestnicy, to są wycieczki. To są wycieczki, w czasie których poznajemy naszą okolicę, tak? Czyli zwiedzamy najbardziej bliskie nam tu tereny, ale tereny, których nie znamy, które wydają nam się tak istotne, ale niestety nie wszyscy mogli je zobaczyć, więc tutaj zwiedzamy nasze tereny. No i oczywiście często spotykamy się też z naszymi seniorami z Lubawki, z Radą Seniorów, z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, ze Zespołem Zgodą. To miejsce w Bukówce jest takim miejscem, gdzie każdy może przyjść, każdy może się tu dobrze poczuć, zobaczyć. Ja przygotowałam taką prezentację, żeby pokazać miesiąc po miesiącu, tak mniej więcej, co tu się działo. Oczywiście, gdybym miała pokazać wszystko, to musiałaby ta prezentacja być bardzo, bardzo, bardzo długa. Są tutaj tylko te rzeczy takie najważniejsze, najbardziej istotne, które nam się też podobają.